Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj o głębokim uczeniu, które właściwie jest podstawą zaawansowanego, zaawansowanej sztucznej inteligencji, tak zwany deep learning. Na pewno słyszeliście o uczeniu głębokim, taki, taki termin. To głębokie uczenie sieci znane jest właśnie bardzo szeroko, tak. Jest jedną z najbardziej, chyba, zaawansowanych technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jest to takie podejście, które pozwala komputerom uczyć się i podejmować decyzje w sposób zbliżony do ludzkiego. W poprzednim podcaście było o sieciach neuronowych takie przybliżenie tematu. Ja powtarzam, że jest to tylko przybliżenie tematu. No, trzeba by wręcz studiować mm, sieci neuronowe, żeby. Być specjalistą, nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o przybliżenie ludziom, którzy chcą cokolwiek wiedzieć, w jaki sposób się to odbywa. W następnych gdzieś, nie wiem kiedy jeszcze dokładnie, kiedy będę omawiał na konkretnych programach, które będą tworzyć grafikę albo muzykę albo jeszcze inne rzeczy, jakieś filmiki, ruchome animacje. Będę się odnosił do niektórych, właściwie do wielu elementów z tego. Także posłuchajcie, czyli czym są teraz te sieci neuronowe? Mówiłem ogólnie w poprzednim podcastie, Natomiast teraz to głębokie uczenie to jest rozszerzenie koncepcji sieci neuronowych, które tak właściwie aż od końca lat 80., tak, poprzedniego wieku były podstawą dla wielu algorytmów już wówczas wrodzącej się sztucznej inteligencji. Ale dzięki wzrostowi mocy obliczeniowej oraz przede wszystkim dostępowi do ogromnych zbiorów danych, wówczas nie było takich zbiorów danych tak potężnych jak dzisiaj, głębokie uczenie stało się kluczową technologią no, umożliwiającą rozwój właśnie nowoczesnych systemów sztucznej inteligencji. Głębokie uczenie rozszerza te tradycyjne sieci neuronowe poprzez dodanie większej liczby warstw ukrytych. Wspominałem też w poprzedniej o warstwach ukrytych, prawda? W poprzednim podcaście. Co umożliwia sieciom modelowanie bardziej złożonych wzorców danych. Sieci te są nazwane głębokimi ze względu na ich wielowarstwową strukturę, która pozwala na automatyczne wydobywanie cech na różnych poziomach, yy, tak zwanej abstrakcji. Głębokie uczenie pozwala komputerom rozpoznawać wzorce w danych. Takich jak obrazy czy teksty, i podejmować na ich podstawie decyzje. W praktyce jest to jak nauka gry na jakimś instrumencie. Na przykład, im więcej trenujesz, tym jesteś lepszy. Czyli komputery uczą się właśnie na podstawie ogromnych ilości danych, co pozwala im wykonywać zadania, które wcześniej były dostępne tylko dla ludzi. Sieci neuronowe są. Można powiedzieć inspirowane działaniem ludzkiego mózgu. Tak, tak się mówi, tak się ukuło już to, że są inspirowane, ale yy, zwróćmy uwagę na słowo, inspirowane. Tak naprawdę ludzki mózg działa inaczej. Yy, natomiast tutaj chodzi tylko powie powiedzmy, o w w grubsza taki schemat, tak? Ludzki mózgu miliardy, miliardy neuronów komunikują się ze sobą. No, i teraz ta sztuczna sieć neuronowa to jakby daleko uproszczony model tego procesu, ale jednak naśladujący. Ponieważ składa się z neuronów ułożonych warstwy, właśnie, które odbierają, przetwarzają, przekazują informacje, dzięki temu yy, te sieci neuronowe potrafią rozpoznawać wzorce w danych, jak kształty, obrazy, tak? Czyli właśnie czy to, co mówię, te dźwięki w muzyce. Jaki by tu byłby mm, prosty przykład do zastosowania? Wyobraźmy sobie, że. Mm, Wasze oko i mózg to taki zespół, taki tandem, tak? Oko przesyła obraz do mózgu, a on rozpoznaje, co widzi. Na... Co widzi? Na przykład widzi chomika koło komputera, prawda? Czyli sieć neuronowa działa podobnie. To jest taki tandem: dane wejściowe, odbieranie sygnału, na przykład, właśnie obrazu, analiza i podejmowanie decyzji, co to jest, co to jest. A Więc to jest taki z grubsza przykład. Jak to działa? Czyli podobnie jak ludzki mózg? No tak. Głębokie sieci neuronowe teraz to bardziej zaawansowane wersje, właśnie tradycyjnych sieci neuronowych. Składają się z wielu warstw, tak jak już mówię. No i przetwarzanie w nich zachodzi informacji na różne sposoby. Dzięki temu głębokie sieci neuronowe są bardziej skuteczne w rozpoznawaniu skomplikowanych wzorców. Te głębokie są bardziej skuteczne takich właśnie jak ludzkie twarze na zdjęciach, to, że możemy radośnie cieszyć się z systemu rozpoznawania twarzy na przykład, prawda, czy emocje w głosie, czy na przykład to, że będziemy niedługo płacić tęczówką oka, yy, to jest raz, ale dwa, jeszcze w, yy, zebranie tych obrazów tęczówek yy, z milionami, milionami, milionami wzorców. No ale dobrze, dla... Yy, yy, Jakiś prosty przykład. Po, można by pomyśleć na przykład o grze komputerowej, w której musimy przejść przez kilka poziomów, aby wygrać. Każdy chyba grał w takie gry. Każdy poziom jest trudniejszy, ale kiedy mm, przejdziecie w, je wszystkie, jesteście mistrzami gry, prawda? Głębokie sieci neuronowe działają w sumie podobnie. Każda warstwa to kolejny poziom, który pozwala komputerowi lepiej zrozumieć dane. No i takie główne trzeba tutaj wyróżnić. Mm, Coś do zapamiętania: sieci neuronowe konwolucyjne, to jest z angielskiego skrót CNN. Powtarzam, sieci neuronowe konwolucyjne, yy, no jako jeden z rodzajów tych sieci neuronowych. Co to jest w ogóle konwolucja? To jest splot. Jest też proces odwrotny do konwolucji, nazywa się dekonwolucją, czyli rozplot. Ale dobra. Yy, i to tak dla wyjaśnienia. Sieci konwolucyjne są zaprojektowane w sposób taki, by specjalnie służyły do analizy obrazów. Przetwarzają obraz kawałek po kawałku, identyfikując różne cechy. Takie jak krawędzie, właśnie, tekstury czy kolory. Dzięki temu te CNN, bo tak je będę już nazywał, czyli sieci neuronowe konwolucyjne, mogą rozpoznawać, co znajduje się na obrazach. Na przykład, odróżnić tego chomika od kota. Możemy sobie w prostym przykładzie wyobrazić, że patrzymy na zdjęcie i krok po kroku zwracamy uwagę na różne szczegóły. Co najpierw widzimy kontury, na przykład, potem kolory, a na końcu dostrzegamy całość i rozpoznajemy, że to, na przykład, jest pies. Te sieci CNN działają podobnie, analizują obraz, aby stwierdzić, co na nim jest. Tak od dodam, że można by to porównać do zdjęcia przedstawionego gdzieś z dalekiej odległości. No i człowiek jeszcze nie ma takiego bystrego wzroku, obserwuje to zdjęcie i zbliża się bardziej do niego. Czyli najpierw widzimy właśnie krawędzie, później tekstury, później kolory, a później pojawia nam się obraz. Więc myślę, że ten przykład jest dobry. Jaka tutaj jest architektura sieci CNN, tych sieci konwolucyjnych? Sieci CNN mają na pewno specyficzną strukturę i znowu składają się z kilku typów warstw. A właściwie można powiedzieć, że z trzech warstwy konwolucyjne wyciągają ważne informacje z obrazu, jak kształty i wzory. Warstwy poolingowe zmniejszają rozmiar danych, aby uprościć przetwarzanie. I warstwy w pełni połączone. No takie to są terminy, warstwy w pełni połączone. Analizują dane i podejmują ostateczne, podejmują ostateczne decyzje, na przykład przypisując etykietę. Pies, kot, czyli w tych warstwach... Już następuje etykietowanie. Prosty przykład, nie wiem, klocki Lego. Każda warstwa jakiejś, jakiegoś budynku z klocków Lego, powiedzmy, że wieży, to inny poziom, który mm, się dodaje, tak? aby zbudować całą konstrukcję. W sieciach CNN każda warstwa przetwarza obraz trochę inaczej, aż na końcu komputer rozpoznaje, co nim jest. No, no tak, zastosowania teraz, sieci CNN. CNN są używane w wielu dziedzinach. Rozpoznawanie obrazów, jak mówię, obiektów, ale oczywiście wykorzystanie w aplikacjach na telefon, które rozpoznają, co jest na zdjęciu, analiza obrazów medycznych, też już wspominałem, no i jakaś sztuka, tak? Mogą same tworzyć nowe obrazy na podstawie wcześniejszych danych, przerabiając zdjęcia, aby wyglądały jak jakieś dzieła znanych artystów i tak dalej, czyli można powiedzieć tutaj o sztuce generatywnej. To jest bardzo istotne, bo ta sztuka generatywna ma właśnie wiele wspólnego z tworzeniem obrazów już w gotowych aplikacjach na podstawie np. Na promptów. Ale również Google Lens, obiektyw Google, tak, robi się zdjęcie, aplikacja mówi, co jest na zdjęciu. To każdy praktycznie ma już w telefonie. Albo jaki to kwiatek. Są takie aplikacje rozpoznające rośliny, kiedy możemy zrobić zdjęcie i. Sam mam taką aplikację i często, dość często ją używam do ziół rozpoznawania, na przykład. Przykłady aplikacji w przemyśle no oczywiście przemysł motoryzacyjny jako główna flaga samochody, te, które już za chwilę będą, już są autonomiczne, gdzie, gdzie zamiast oczu kierowcy to kamery mają widzieć otoczenie i rozpoznawać obiekty na drodze odróżniać pieszych od zwierząt. Od różnych przeszkód, obiektów, znaki drogowe. Sieci, teraz kolejny, kolejne jakby sieci. Warto zapamiętać te nazwy, a więc te pierwsze CNN konwolucyjne, a te drugie sieci neuronowe, rekurencyjne. Chodzi mi, żeby połączyć to z wyjściem w jakichś gałęziach, co one robią. Teraz te sieci neuronowe rekurencyjne z angielskiego języka RNN. Czym one są? Są zaprojektowane do pracy z danymi sekwencyjnymi, czyli takimi, które mają określony porządek. O! Tam, gdzie jest ważny porządek. Ja to rozumiem osobiście tak, że rozpoznanie zdjęcia kota, to tak naprawdę po pewnych detalach, ale tutaj może być ten porządek, czy jakby. Mniej trochę istotny, czy najpierw yy, z, yy, będzie rozpoznany ogon, czy ucho, czy nosek, czy oczy. Ale są takie dane, które, w których ten porządek, kolejność jest istotna. I tutaj właśnie stąd te sieci rekurencyjne. Yy, na przykład teksty, albo muzyka. Albo wszystkie te dane, które, w których istnieje chronologia czasu, a więc dochodzą sygnały czasowe. Te sieci RNN, sieci neuronowe rekurencyjne, potrafią zapamiętywać poprzednie dane, co pozwala im zrozumieć kontekst w tłumaczeniu tekstu. A więc powtarzam, no, są to dla mnie właśnie takie, które są dane, te sieci pracują na danych sekwencyjnych, czyli takie, które mają określony porządek. Czyli wyobraźmy sobie w prostym przykładzie, że słuchamy piosenki, pamiętamy słowa, które były wcześniej, co pomaga nam zrozumieć cały tekst tej piosenki. RNN działa podobnie, pamięta wcześniejsze informacje, aby lepiej rozumieć co dalej. Ok, ja wiem. Większość współczesnych piosenek yy, ma bardzo uproszczony tekst. Bardzo często to jest "kocham cię, kocham cię, kocham cię" i tak do końca. O, kocham cię. Dużo jest. O, dużo a. W tego typu Piosenkach to taka dygresja dla żartu. Myślę, że niepotrzebne by były sieci, właśnie te RNN, ponieważ nie ma co zapamiętywać się, tak naprawdę. Ale wystąpi, występują, to też uważam, że trzeba wiedzieć w tym całym oceanie wiadomości z tematyki AI. Problemy z długoterminową zależnością. Sieci RNN mają problem z zapamiętywaniem informacji z dalekiej przeszłości w sekwencji. Dlatego opracowano bardziej, opracowano bardziej zaawansowane modele i tutaj te modele wymienię. Z angielskiego Long Short Term Memory, czyli LSTM i GRU. Tak, GRU. Nie chodzi o, <laughs> o Rosjan. Nie. A więc dobrze, posługując się skrótami mm, z języka angielskiego, zapamiętajmy LSTM i GRU. Takie modele, które lepiej radzą sobie z zapamiętywaniem przez dłuższy czas. Przykład, czasami trudno jest zapamiętać co było na początku. No dajmy na to tej piosenki, czy jakieś książki, którą czytamy, czy długiego referatu. RNN też ma z tym problem, dlatego stworzono właśnie LSTM. I GRU, które pomagają lepiej pamiętać wcześniejsze informacje. Yy, dobra. Teraz yy, zastosowanie w ogóle, yy, jakby jeszcze raz tego RNN, yy, trochę rozbuduje to. Yy, przetwarzanie języka naturalnego. A więc one pomagają komputery, yy, komputerom zrozumieć i tworzyć teksty. Yy? Kiedy wpisujecie coś, to yy, pracujecie na tekście, o może tak. To właśnie mamy do czynienia z, ogólnie z modelem RNN. Rozpoznawanie mowy, jasne. RNN analizują sekwencje dźwięków, aby rozpoznać, co mówimy. No i jeszcze przewidują przyszłe wartości na podstawie danych historycznych. Na przykład, nie wiem, prognozy wszelkiego rodzaju, tak? Jakieś wyjścia typu prognoza. Napisy na przykład w filmie, jasne generują napisy na podstawie analizy sekwencji obrazów i dźwięków. Czyli kiedy na przykład, nie wiem, mówimy do telefonu, a on przekształca te słowa w tekst, to właśnie dzięki RNN, tak? Mówię o aplikacji jakiejś AI. Analiza, następuje analiza sekwencji dźwięków, no, aby zrozumieć, co, co mówimy. Przemysł, szeroko pojęty przemysł. To oczywiście medycyna, finanse. Wyobraźmy sobie, że komputer tworzy piosenkę. Tak, gdzieś tam ben, będzie bardzo fajne omówienie jakiejś aplikacji, które tworzą piosenki. Te piosenki są praktycznie dla lajka, dla laika muzycznego może tak. Nie do odróżnienia. No, dla specjalisty zajmującego się muzyką. Być może tak. Są do odróżnienia. Chociaż już powiem wam, że z każdym tygodniem każdy update takich aplikacji przynosi wielkie wow. No dobrze, ale tam, gdzie tworzą piosenki, więc również sieci RNN. Przyszłość głęb głębokiego uczenia, gdyby nie wiem, jakąś wizję, na pewno przyszłość będzie się łączyła z potrzebą jeszcze większej ilości danych. Czyli Główne wyzwanie głębokiego uczenia jest, jest to potrzeba ogromnych ilości danych. Im więcej danych będzie mieć sieć neuronowa, tym lepiej może się nauczyć i tym dokładniejsze będą jej wyniki. Jednak zebranie i przetworzenie takich danych mm, będzie często i kosztowne, i czasochłonne. Wyobraźmy sobie, że musimy nauczyć się rozpoznawania różnych rodzajów zwierząt. Im więcej z, zdjęć zobaczymy, tym lepiej będziemy je rozpoznawać. To samo. Jest w komputerach. Im więcej danych, tym lepsze efekty. Tutaj muszę powiedzieć, że głębokie uczenie wymaga dużej mocy obliczeniowej. Zrobię chwilową depres depresję. <śmany> nie, nie wpadajcie w depresję, dygresję. Jeszcze niedawno mówiło się w mediach, że na przykład tak zwany mining, jeżeli wiecie o co chodzi, czyli Algorytm proof of work mm, dla sieci Bitcoin mm, zżera ogromne ilości energii. Teraz to jest mały pikuś, mały pikuś tej ilości energii przy tej energii, jaką potrzeba do mm, mocy w stosunku do mocy ob, mm, obliczeniowej, do mocy głębokiego uczenia się sieci neuronowych. Wymaga to dodatkowo jeszcze bardzo zaawansowanego sprzętu, sprzętu, takiego jak rdzenie GPU, czyli rdzenie graficzne, które no, tak naprawdę jeszcze są specjalne, specjalnie zaprojektowane do takich zadań. Już za chwilę właściwie te komputery już się pojawiły, chodzi o rdzenie, które są według innej trochę architektury budowane, tak? do, do zadań dla sztucznej inteligencji. Przykład mały, kiedy się gra, na, znowu niech będzie z tą grą, zaawansowaną grę komputerową, potrzebujemy mocnego komputera, aby gra działała płynnie. płynnie. Podobnie jest właśnie z głębokim uczeniem. Potrzebne są bardzo mocne komputery, aby wszystko sprawnie działało. Głębokie sieci neuronowe działają w pewnym sensie jako czarne skrzynki. Znamy wynik, ale nie zawsze wiemy, jak komputer do niego doszedł. I tutaj też jest ta sprawa. To sprawa problematyczna, zwłaszcza w takich dziedzinach jak medycyna czy prawo, gdzie zrozumienie procesu podejmowania decyzji jest bardzo ważne. Dlatego naukowcy pracują nad tworzeniem modeli, które są bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla ludzi. Czyli takie modele XAI, czyli modele, które wyjaśnią również proces tworzenia. No bo taki mały przykład na podstawie jakichś danych medycznych komputer stwierdzi, że sztuczna inteligencja stwierdzi, że to, mamy do czynienia z schorzeniem takim i takim i takim. No, ale tutaj będzie istotne, w jaki sposób on do tego wniosku doszedł. Z drugiej strony tego typu rozwiązania może, mogą podać nam Połączenia, o których nam się nie śniło, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są. Yy, jakiejś zależności, powiedzmy, wytłuszczyć, wyciągnąć na powierzchnię, jakiejś zależności, których wcześniej no, człowiek nie brał pod uwagę. Przyszłość głębokiego uczenia? No właśnie, przyszłość jest bardzo obiecująca i nowe technologie, takie jak sieci właśnie transformerowe, które są podstawą nowoczesnych modeli Tutaj są różne nazwy: NLP, GPT, BERT, sieci GAN. Ale dobra, nie będę się tym teraz tego, powiedzmy, wyjaśniał. Jeżeli chcecie, to już sami doczytajcie które potrafią tworzyć nowe obrazy, dźwięki, otwierają na nowe możliwości w dziedzinie AI. Ponadto, rozwój komputerów kwantowych to jest też w ogóle rozwój sieci kwantowych to jest jakby oddzielna, słuchajcie, dziedzina ale dobra, zostawiam może zrewolucjonizować przetwarzanie danych, co jest jeszcze bardziej, znaczy co zadziała bardziej, jeszcze bardziej przyspieszająco, jeśli chodzi o postęp w tej dziedzinie. Także ciągle powstają nowe modele w sieciach AI, nowe modele. W przyszłości AI może pomóc w tworzeniu nowych piosenek, ale to już nawet może nie. Ja myślę, że Ari Operowy, ponieważ piosenki już tworzy, Całych filmów patrz, yy, firma TCL. Tak, ta TCL, yy, chińska firma, która tworzy telewizor, yy, który będzie sam tworzył, kiedyś o tym mówiłem będzie sam tworzył filmy na podstawie naszych zachcianek, tak naprawdę. Chcemy obejrzeć, nie wiem, melodramat, yy, powiemy, co ma być kluczowe w postaci prompta. On to stworzy. Już takie filmy stworzył. Prezentowałem chyba z, w jakimś innym mm, filmie. Oczywiście finanse i bankowość to jest dziedzina, dopiero gdzie, dopiero tam będzie tak naprawdę potężne zastosowanie. Oczywiście nie sposób pominąć wojska, nawet tak naprawdę wojskowość jest na pierwszym miejscu. Każde nowe rozwiązanie tak naprawdę w sposób utajony idzie do wojska, idzie do armii. Często. Pomijamy wojskowość jako, powiedzmy, dyscyplinę, że się tak wyrażę, w zastosowaniu sztucznej inteligencji całej, a i tego głębokiego uczenia. Ale poza tym, przemysł, przemysł, możemy sobie wyobrazić maszynę w fabryce, która będzie wiedzieć, kiedy się zepsuje i da znać, zanim to się stanie. Dzięki temu będzie można ją naprawić wcześniej i uniknąć przerwy, nagłej przerwy mmm, produkcyjnej. Oczywiście, sektor y, rozrywkowy, kiedy właśnie takie filmy, to już wspomniałem, algorytm analizuje preferencje i sugeruje kolejne filmy, ale ja już poszedłem dalej. Tu już nie chodzi o sugestie, tu chodzi o tworzenie wręcz filmów. I gdyby tak troszeczkę zebrać sieci neuronowe, te konwolucyjne, y Czym są? Specjalnym rodzajem sieci neuronowych zaprojektowanych do przetwarzania i, na, i analizy obrazów. Działają poprzez analizowanie obrazu kawałek po kawałku, co pozwala im rozpoznawać różne cechy, takie jak krawędzie, kolory czy tekstury. Yy, że składają się z kilku typów warstw. Warstwy konwolucyjne, warstwy poolingowe i warstwy w pełni połączone. Jeszcze raz, no to jeszcze raz. Konwolucyjne wydobywają kluczowe cechy z obrazu, takie jak kształty i wzory. Poolingowe redukują rozmiar danych, co pozwala na efektywne przetwarzanie. I warstwy w pełni połączone integrują wszystkie zebrane informacje i dokonują ostatecznej klasyfikacji obrazu. Następuje etykietowanie. No i te sieci, kolejne, te, te drugie sieci, przypomnijmy, jeszcze raz przypomnijmy. Sieci. Hmm. Przypominam, w ogóle wszystko dotyczy głębokiego uczenia się. Sieci rekurencyjne, RNN, zaprojektowane do pracy z danymi sekwencyjnymi, takie jak teksty, muzyka czy sygnały czasowe, mają zdolność do zapamiętywania wcześniejszych danych w sekwencji, aby lepiej zrozumieć kontekst i podej podejąć lepiej decyzję na jego podstawie. Ale z kolei one mają trudności z zapamiętywaniem informacji z dalszej przeszłości, i dlatego stworzono takie jeszcze bardziej zaawansowane, zaawansowane modele jak LSTM i Gieru. To jeszcze może o tych sieciach, o tym nowym sposobie. LSTM, jakby, jakby to określić, ja to rozumiem jako typ RNN który ma specjalne mechanizmy, takie bramki umożliwiające kontrolowanie przepływu informacji. I tam można by podzielić je na bramki wejściowe, ta, takie decydentne, które nowe informacje z bieżącego kroku sekwencji z, m, zostają dodane do stanu pamięci, bramki zapominania, też takie są, decydują, które informacje ze stanu pamięci zostaną zapomniane. I bramki wyjściowe decydują, jaka część aktualnego stanu pamięci zostanie użyta do generowania wyjścia. O co tu chodzi? Te bramki typu LSTM zapamiętywanie, umożliwiają zapamiętywanie istotnych informacji przez dłuższy czas, ale jednocześnie usuwają te mniej ważne. To też jest. Cholernie istotne, prawda? Przykład, wyobrażasz sobie, że czytasz książkę i chcesz zapamiętać główną fabułę, ale pomijasz szczegóły, takie jak na przykład kolory ścian w pokojach, gdzie toczyła się akcja na przykład książki. Główny bohater chodził po pokojach i kolory tych ścian nie są istotne. Czyli, sieć, czyli trzeba coś zapomnieć. LSTM działa w podobny sposób. Zapamiętuje kluczowe informacje, taką fabułę, a nieistotne de detale usuwa. Jak na przykład te kolory ścian w tym przykładzie. Co pomaga w lepszym zrozumieniu tekstu. A sieci gieru. Y, jest to może jakby uproszczona wersja LSTM, która również używa bramek, ale zamiast tamtych trzech bramek ma dwie: bramkę aktualizacji, bramkę resetowania. Bramka aktualizacji działa podobnie jak kombinacja bramki wejścia i zapominania, w tym LSTM decyduje. Ile z poprzedniego stanu pamięci należy zapamiętać, ile nowej informacji należy dodać, oraz bramka resetowania decyduje, ile z poprzedniego stanu pamięci zostanie zapomniane i zastąpione nowymi informacjami. Tutaj dygresja, ten podcast ma przybliżyć niektóre terminy, żeby powiedzmy zacząć sobie w głowie układać, bo można by tu schodzić piętro niżej, piętro niżej, piętro niżej, piętro niżej. Ale myślę, że tyle wystarczy. Po co w ogóle LSTM i GRU? Tłumaczenia maszynowe, kiedy tłumaczysz się długie zdania z jednego języka na inny, pomaga zachować sens zdania, czyli ten kontekst, a nie pojedyncze słowa, które niektóre mogą być w przy tłumaczeniu z jednego języka na drugi nieistotne. Na przykład generowanie tekstu. Również modele te mogą generować teksty, pamiętając kontekst poprzednich słów, co pozwala na tworzenie spójnych i sensownych zdań. No i oczywiście ważne tutaj jest, ważne tutaj jest przewidywanie sekwencji czasowych, czyli LSTM i GRU są używane w finansach np. do prognozowania zmian cen akcji itd., gdzie jest ważna np. długoterminowość jakaś, uwypuklenie długoterminowości np. trendów. Króciutko na koniec. Głębokie uczenie to technologia absolutnie kluczowa, która stoi za wieloma nowoczesnymi, ultra nowoczesnymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzięki temu komputery potrafią uczyć się na podstawie ogromnych ilości danych. To jest generalnie przyszłość, to jest podsta podstawowa przyszłość no, nas wszystkich, nas ludzkości. Na razie to wszystko. Cześć. Hej.